Cześć, skąd jesteście? Z Pomorza. Ja, ona? Nie. Olsztyna. Kortowiada to największa juwenalia w Polsce odbywająca się od 59 lat w Olsztynie. Nazwa pochodzi od Kortowa, miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Szacuje się, że podczas 4 dni imprezy odwiedza ją nawet ponad 100 tysięcy osób. Wspaniale jak zawsze na Kortowiadzie. Ja się bawię znakomicie. O. Marcia, jak się bawisz? Super. Cześć, Krzysztof Krawczyk. Bardzo super. Co wam się najbardziej podoba? Mi koleżanka. Nie ma lepszej imprezy jak Kortowiada. To są najlepsze juwenalia na całym świecie. Zapraszam wszystkich tutaj. No, fajne koncerty były wczoraj. Krzysztof Krawczyk uważam, że naprawdę dał czadu. Tak zwany duży spokój. Tomasz Słodki Vlog. Halo, dzień dobry, cześć, Dragonside. Jak wrażenia po koncercie? Powiem ci szczerze, że myślałem, że będzie gorzej, ale to co się tutaj stało, ludzie i w ogóle cała impreza kozak. Pierwszy raz i na pewno będziemy chcieli tu się pojawić jeszcze nie raz. Co było takiego najfajniejszego w tym koncercie? Energia u ludzi, mnóstwo pozytywnej energii, radość. Przede wszystkim juwenalia to jest taki czas, kiedy studenci mogą na chwilę, na kilka dni odetchnąć. Także było to czuć w powietrzu pozytywizm. Jak pojawiają się jakieś problemy, to jak sobie z nimi radzicie? Uśmiechamy się i wyluzowujemy. Problemy się pojawiają, bo dzisiaj na przykład tam się zaciął metronom w jednym utworze i co, Karol się roześmiał, ha ha ha, zaczniemy jeszcze raz, no i spoko. Słuchaj, no na wszystko najlepszy jest uśmiech i radość i wyluzować się. Pozdrawiamy widzów Słodkiego Vloga. Słodko pozdrawiamy. Słuchajcie, to jest totalny rozpierdziel, tak powiem. Jest dopiero godzina 18.12, a ludzi jest tak dużo, że w niektórych miejscach nie da się przejść. Mosty są poblokowane, naprawdę masa ludzi. Przepysznie. Okay. Jesteśmy stary wyjadacz. Patryk bardzo chciał iść na techno imprezę. Jest. Impreza techno łączy w sobie bardzo dużo fajnych emocji i najbardziej oczekiwanym momentem jest to jedno wielkie łupnięcie. To było pierwsze moje takie doświadczenie z imprezą techno. Muszę wam przyznać, że bawiłem się fajnie. Bardzo mi się podobało, kiedy DJ mieszał utwory znane, a później robił do nich taką łupankę. Wszyscy się bawili pozytywnie, uśmiechnięci, weseli. Do kamery pozdrawiali mnie, więc było naprawdę fajnie. Kordowiada mnie zachwyciła. Rzeczywiście, reklamując się największymi juwenaliami w Polsce, mieli rację. Tam naprawdę było wszystkiego bardzo, bardzo dużo. Dziękuję za spotkanie. Jeśli wam się podobał ten odcinek, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia. We'll be right back.